Jak podaje legenda, był w Ciechanowskim zamku klucznik, do którego obowiązków należała obsługa zamkowych wrót. Miał córkę, jedynaczkę, która była otaczana przez rodziców szczególną miłością. Wołano na nią nomen omen Żabusia. Dawno, dawno temu na zamku żyła pani, piękna, ale dumna i próżna. A miała ona cudowne lustro. Gdy stawała przed nim, by się przejrzeć... Ej, zluzuj rejtuzy. O co ci chodzi z tą próżnością, że niby ja? Spokojnie, żabciu, złość piękności szkodzi. O to się nie martw, mi tego nie zabraknie. Sam zobacz, no popatrz. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? No wiesz, mis to ty nie jesteś. O ty huncwocie, jak śmiesz? Dobra, dobra, spokój. Wracajmy do legendy. Panna ta cieszyła się zainteresowaniem ze strony młodzieńców, lecz starania ich odrzucała. Serce miała kamienne, ludziom uwagi nie poświęcała, nikogo nie szanowała. Była jednak bardzo trudna w prowadzeniu. Mimo wszystko znalazł się zakochany chłopak, który zyskał wzajemność jej uczucia. Jednak ich szczęście nie trwało zbyt długo, ponieważ niechęć Żabusi do posiadania potomstwa nastawiła negatywnie jej narzeczonego do niej samej. Sama myśl, że jej ukochany przelałby część uczuć na dzieci, przyprawiała ją silny ból głowy. Ona musiała go mieć tylko dla siebie. Chłopak rzucił Żabusię. Pewnego dnia, w drodze na wianki, Żabusia trafiła na tajemniczą kobietę. Młoda damo, czy mogłabyś być tak uczynna i pomogłabyś mi nieść drewno na opał? Mam nieść chrust? Mam nieskazitelne ręce. Jak jej mogłaś nie pomóc? Ty serca nie masz? To tylko jakaś stara baba. Jesteś pewna? No to patrz. I co, bawi cię to? No proste. I co się gapisz? Pomogę. Żabusia dotąd skacze po dziedzińcu Ciechanowskiego zamku. Jeśli ją znajdziesz i pocałujesz, znów zmieni się w dziewczynę. Chociaż wątpię, żebyś chciał. Ale zawsze możesz próbować.